Cześć wszystkim, z tej strony jak zwykle roztrzepany Prozury, a dzisiaj będziemy rysowali wyzwanych jako superbohaterów. Zapraszam. Dokładnie tak, wyzwani. Kurczę, jak ja długo się czaiłem na ten projekt. Naprawdę miałem wizję w głowie od razu bez bicia. Nie będzie line artowania, a to dlatego, że były dwie postaci strasznie dużo czasu i tak pochłonęły, jeżeli chodzi o kolorowanie, cieniowanie i nakładanie filtrów, postprodukcję, potem bla 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 bla. Sami wiecie, jak to wygląda na tle poprzednich odcinków. Od razu disclaimer, jeżeli jesteś tutaj nowy, jest to 19 bądź już 20 odcinek z serii youtuberów superbohaterów. Więc gdzieś tutaj podlinkuję wam playlistę do całej serii. Jeżeli chcecie sobie pooglądać innych youtuberów, śmiało zapraszam. Drugi disclaimer bez bicia. Pozy chłopaków były wzorowane. Poza Stiflera była wzorowana na dosłownie sesji zdjęciowej do Spartacusa, do pierwszego filmu Spartacus. Natomiast postać Wojtka Goli to bodybuilder, który był na Pouzmaniaksach. Natomiast widziałem, że też był wielokrotnie rysowany na DeviantArcie, więc podobieństwo do wielu prac może być zbliżone. Ja widziałem, że go skalowali na Hulka, na Batistę z WWE. Dużo było motywów właśnie z tą sylwetką, więc też bez bicia jest to wzorowane. Co do samych postaci, kurczę, no, chciałem jak najbardziej oddać charakter wyzwanych, czyli zrobić ich napakowanych, nabitych. Jednak są to goście, którzy mają jaja, żeby odpieprzać głupoty i naprawdę chciałem to pokazać w tym rysunku. Dlatego nie chciałem ich robić wiątłych i tak dalej. Chciałem, żeby oni byli nabici, nawet do przesady nabici, ponieważ w dalszej części po rozmowie z Wojtkiem, kiedy pokazałem mu wstępne projekty, sam zaproponował, żebym zmniejszył głowę, no bo trochę go za bardzo aż dobiłem. I zaproponował też, żebym dodał tatuaże, co zobaczycie na końcu pracy. W każdym razie potraktowałem cały rysunek bardzo na poważnie, ponieważ był to pierwszy taki poważniejszy rysunek w nowym roku i chciałem po prostu wejść w ten nowy rok z grubej rury. Chciałem, żeby to była najlepsza praca, którą do tej pory zrobiłem, albo przynajmniej jedna z najlepszych. Pozwólcie, że się trochę odsunę, bo jakoś tak dziwnie blisko siedzę tej kamery. Łamanie czwartej ściany, wow. W każdym razie, pomijając ich sylwetki, ich napakowanie i tak dalej, chciałem, żeby Stifler dzierżył hełm. To było mi bardzo pomocne, ponieważ w oryginale postać dzierżyła hełm rzymski, natomiast ja postarałem się odwzorować ten podstawowy hełm, który chłopaki mają właśnie w logo wyzwanych. Natomiast są tam też jeszcze kości. Kość dałem właśnie w drugiej ręce Wojtkowi. Chciałem na początku, żeby Stifler ją dzierżył tak w dole, bo tam był prawdopodobnie miecz bądź jakaś siekiera. Najprawdopodobniej był tam jakiś Gladius bądź Morgenstern, coś na tej zasadzie, co przeważnie dzierżyli w tamtych czasach gladiatorzy. Natomiast zrezygnowałem z tego, bo ułożenie tej dłoni było strasznie jakoś nienaturalne, mi się wydawało, mimo że, tak jak mówię, wzorowałem się na oryginale i starałem się to przerysować jak najlepiej, to gdzieś mi to nie pasowało. Kość umieściłem Wojtkowi w tej łapie przygiętej do boku i to mieliśmy z głowy. Kolorystyka, jakby nie chciałem za bardzo odbiegać, chciałem dodać trochę czerwieni, czy to na płaszczu, czy tam pelerynie właśnie Stiflera, czy gdzieś na nodze, jeżeli chodzi o przepaskę. Wiem, że pokazuję rękę, ale nie mam jak pokazać nogi. Czy gdzieś na nodze u Wojtka Goli. Dodałem również symbol bądź logo Fame MMA. Chciałem, żeby ta część jakby historii Wojtka też była zawarta w tej pracy i myślę, że całość dopieściła się całkiem spoko. Od razu, żeby rozwiać wszelkie jakieś wątpliwości, line art był robiony w programie Adobe Animate. Nie wiem, gdzie tą kamerkę, aczkolwiek gdzieś w lewym dolnym rogu ekranu będziecie mieli Adobe Animate. Natomiast całe kolorowanie, postprodukcja, robienie tych efektów pokroju dymu i tak dalej, zobaczycie zaraz, było robione w programie Adobe Photoshop. Uprzedzając jeszcze kolejne pytania, nie, programy nie są darmowe, płacę za cały pakiet 20 bądź 24 programów od Adobe równe 64,99 euro. To jest gdzieś koło 300 z przewalutowaniem miesięcznie. Na tym etapie pracy wiedziałem, że nie mogę przeginać z cieniowaniem. Na początku dawałem cienie twarde. Pamiętacie moje pierwsze prace? One były takie bardzo kreskówkowe, bardzo kartunowe. Mam wrażenie, że podobały wam się bardziej i ja też jakby czułem, że one są bardziej moje. Później chciałem gdzieś zahaczać o realizm, ale zdajecie sobie sprawę, ja jestem głównie oparty na animacji, jestem animatorem. Dla mnie mój schemat nauczania rysunku to jest tyle, ile zrobię sam z siebie, tyle się nauczę. Ja nie chodziłem na żadne zajęcia, nie jestem po ASP. Generalnie jestem po technikum informatycznym, więc to jest zupełnie inna bajka. Miałem być chyba kimś innym, wyszło jak wyszło. Pasja wygrała. W każdym razie zawsze skupiałem się na animacji i wiecie, że im trudniejsza postać, tym trudniej ją jest zanimować, bo jeżeli macie robić od 24 do 60 nawet rysunków na jedną sekundę animacji, to jest w ogóle overkill, to nie jest, to jest w ogóle poza wyobrażeniem, ile trzeba pracy włożyć w taki pełnoprawny teledysk, jakąś, nie wiem, trailer do gry w 2D. To jest overkill niesamowity, dlatego te postaci często są robione w 3D na styl 2D z nałożeniem tekstur. Chociażby tak robili Borderlandsy i wyszło im to świetnie. W każdym razie mam gdzieś tą technikę rysowania prostego w głowie i postanowiłem, że nie będę od tego uciekał, nie będę oszukiwał siebie, nie będę starał się zmieniać tego, co potrafię dobrze, a raczej to rozwijać i implementować nowe rzeczy. Dlatego postawiłem na twarde cienie o niskim natężeniu, gdzieś tam to były kolory brązu, bordo. Chciałem, żeby były cienie ciepłe, ponieważ wiedziałem już, że Stifler będzie lekko pokolorowany takim pomarańczem, czerwienią, natomiast Wojtek z drugiej strony będzie tym zimnym skurczybykiem, który będzie miał odcienie niebieskiego błękitu. Dlaczego?
To również dowiecie się na końcu. Ja tak buduję napięcie, wiecie. Poczekajcie do końca, Nie, serio, po prostu zostańcie do końca, bo naprawdę efekt finalny jest chyba najlepszy. Bez chyba. Efekt finalny jest najlepszym, który zrobiłem do tej pory w tej serii. A żeby jeszcze dowalić im trochę mocy, to dodałem im takie poblaski niebieskiego i czerwonego. Wiecie, że to są, powiedzmy, dwa odmienne światy, które się idealnie dopełniają w tym całym rozpierdolu, który robią na wyzwanych. A jako, że mam świetne pędzle do Photoshopa ze Stoka i Brashezi chyba, nie pamiętam jak się ta strona nazywa, w każdym razie darmowe pędzle do Photoshopa, to dodałem mnóstwo dymu właśnie w odcieniach tych barw przeciwległych i mam wrażenie, że to się zarobiście dopełniło. I tak oto, po wielu próbach i błędach, dodawaniu im świecących oczu, światełka z oczu zniwelowałem, dodałem jeszcze więcej dymu w łapach, piorunów. Cała praca była właściwie gotowa i od A do Z, włącznie z tłem, stworzona przeze mnie. Natomiast to był odcinek z rysowania wyzwanych jako superbohaterów. Mam nadzieję, że wam się podoba i mam nadzieję, że jeżeli dotrwaliście do końca, to usłyszycie wiadomość, że jeszcze coś będziemy z wyzwanymi robić. Oj, będziemy, tylko na razie nie mogę o tym mówić. W każdym razie dzięki wam za oglądanie, nie uciekajcie, zapraszam was na pokaz krok po kroku, jak to właściwie powstało. Trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć!